Witam Was bardzo serdecznie, zapraszam Was na mój kolejny film i dzisiaj mam dla Was rejestrator samochodowy od MediaTechu. Jest to dokładnie uDrive Invigo MT4049. Kamerka, która nagrywa w rozdzielczości Full HD przy 30 fpsach, ale możemy sobie zmniejszyć rozdzielczość na 720p i wtedy nagrywać będziemy w 60 fpsach, jeżeli chcecie. Bardzo popularna sprawa ostatnimi czasy, nie mówię, że akurat ten model, ale generalnie kamery właśnie tego typu. U nas to się nazywa w UK DVR, w niektórych krajach black boxy. Chodzi o to, że jak macie odpukać oczywiście w niemalowane stłuczkę, to w tym momencie, jeżeli to jest nie Wasza wina, to możecie to udowodnić. Jeżeli Wasza wina, to lepiej się nie wychylajcie. Także bardzo fajne urządzonko. Ja teraz oczywiście przeczytam Wam najważniejsze to jego funkcje, a później sobie zerkniemy do pudełka, jak to wygląda. Przede wszystkim rozdzielczość Full HD, jak mówiłem wcześniej, z funkcją, z technologią tak naprawdę WDR. Chodzi tutaj o dostosowanie się do warunków panujących na zewnątrz, czy jest noc, czy jest słonecznie, czy jest pochmurno i tak dalej, i tak dalej. To samo urządzenie sobie dostosowuje wszelkie ustawienia. Rejestracja oczywiście dźwięku i obrazu. Jest tutaj sensor optyczny o wysokiej rozdzielczości. Rozdzielczość filmu maksymalnie, jak wspomniałem wcześniej, 1080p przy 30 fpsach. Jeżeli chcecie nagrywać w 60, to musicie zmniejszyć do 720p. Sam wyświetlacz urządzenia dwucalowy, kolorowy. Obiektyw szerokokątny, jeżeli chodzi o zdjęcia, jakie możemy tym robić, to jest to aż 12 megapikseli. Dalej, obsługiwane formaty MOV i JPG, detekcja ruchu, znacznik daty, funkcja SOS, dwie diody IR na froncie urządzenia, sensor wstrząsów, nagrywanie cykliczne, czyli jeżeli na przykład skończy Wam się miejsce na karcie graficznej, to w tym momencie będzie to nadpisywane. Obsługa pamięci T-Flash, czyli chodzi tutaj o microSD do 32 GB. Rozpoczyna się nagrywanie w momencie przekręcenia stacyjki. W momencie wyłączenia stacyjki oczywiście się wyłącza. Wbudowana jest w urządzenie oczywiście bateria litowo-jonowa. Wielojęzyczne to w kilku językach, wiadomo. Wielojęzyczne, łatwe w obsłudze menu. Wbudowany port HDMI i niewielkie rozmiary, mianowicie 55x60x27 mm. Także tyle z tych ważniejszych danych technicznych, a teraz zerkniemy sobie na zawartość pudełka. W pudełku oczywiście znajdziemy instrukcję obsługi, plus za to, że jest ono również w języku polskim. Opis wszelkich funkcji i przycisków urządzenia, także z pewnością się przyda. Ładowarka samochodowa, podłączamy ją oczywiście pod gniazdo zapalniczki. Długość kabla zobaczycie na ekranie. Kabel USB. Tym kablem można podłączyć urządzenie do komputera, również możemy sobie za pomocą komputera na przykład je naładować. Uchwyt na szybę do przymocowania urządzenia i oczywiście sama kamerka, do niej przejdziemy za chwilę. I w końcu sam rejestrator, jakość wykonania kamerki naprawdę bardzo dobra. Został użyty tutaj dobrej jakości plastik, wprawdzie błyszczący, także będzie się palcował, aczkolwiek w przypadku takich urządzeń moim zdaniem nie ma to większego znaczenia. Logo MediaTek na przodzie, również wbudowany głośniczek, dwie diody IR, jak i również nasz obiektyw. Z tyłu wyświetlacz kolorowy, dwucalowy, naprawdę bardzo czytelny. Zobaczycie już w aucie, jak to wszystko wygląda. Na górze dioda, która informuje nas o tym, czy włączone, czy wyłączone jest urządzenie. Na dole mikrofon. Po boku przyciski, tutaj z tej strony wejście do menu, oczywiście strzałeczki, żeby po nim się poruszać. Z drugiej strony trzy przyciski, one mają kilka funkcji tak naprawdę. Przede wszystkim przycisk włączenia, wyłączenia urządzenia, nagrywania, jak i przerzucania między opcją aparatu czy też kamery. Aparat swoją drogą 12-megapikselowy, także rozdzielczość naprawdę wysoka. Później pokażę Wam, jaka dokładnie. Natomiast od razu mówię, że możecie kamerkę ustawić sobie w tryb automatyczny, czyli po przekręceniu stacyjki będzie kamera się włączała i nagrywała. Nie musicie używać wtedy tych dwóch przycisków. Natomiast jak mówię, one mają również inne funkcje. Ten tutaj u góry służy do przełączania nagrywania w nocy czy też w dzień. Później Wam to pokażę. Środkowy rekord może służyć do włączenia, oczywiście wyłączenia manualnie nagrywania, ale również do zatwierdzania opcji w menu, a ten na samym dole służy, jak mówię, do przerzucania między opcjami kamery, aparatu, jak również możemy sobie sprawdzić zawartość tego, co mamy nagrane na samą kartę SD. Wejście na tutaj nasz uchwyt na górze, jak również mikro USB do zasilania kamery i na spodzie znajdziemy wejście mikro HDMI do podłączenia chociażby tej kamerki pod telewizor, abyśmy sobie zobaczyć mogli, co na niej mamy nagrane, jak i wejście na kartę microSD 32 GB maksymalnie. Kabel do zasilania rejestratora wystarczająco długi, jeszcze mam zapas, a prowadziłem go tutaj dokładnie jak Wam pokazuję, czyli do słupka, słupkiem w górę i później nad
szybą do samej kamery. Nie będzie problemu, nawet w dużych autach spokojnie ta długość Wam wystarczy. Ja teraz odpalę auto, razem z nim włączy się oczywiście kamerka i zacznie nagrywać. Gotowe. Wytłumaczę Wam teraz te ważniejsze ikonki z wyświetlacza, co one oznaczają. W lewym górnym rogu macie znak kamery, oczywiście świadczy to o tym, że jesteśmy w opcji nagrywania wideo. Ta mrugająca kontrolka, lampka czerwona oznacza, że kamera nagrywa. Opcja WDR, oczywiście ten znaczek świadczy o tym, że jest ona włączona. To czerwone słoneczko oznacza, że nagrywamy w ciągu dnia. Możemy sobie przestawić na opcję nagrywania nocne, tylko żebym znalazł ten przycisk tutaj, ok. Dalej, godzina, nie godzina, a tak naprawdę czas tego nagrania, rozdzielczość Full HD 1080p, mamy do wyboru rozdzielczości 720p, 640, 480, do wyboru do koloru. Mikrofon oznacza oczywiście, że mamy włączony dźwięk, możemy go sobie wyłączyć, w tym momencie ta ikonka będzie przekreślona na czerwono. Dalej, godzina, również data, jak i numer rejestracyjny, który możecie sobie wprowadzić. Poprawa ekspozycja, włączyłem specjalnie na plus 1 trzecia, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. I ta piąteczka oznacza tutaj, że nagrywamy w pętlach, akurat ja ustawiłem sobie 5-minutowe. Możemy wybrać sobie 3 minutówki, 5-10 minutówki lub też nagrywanie ciągłe. Oczywiście, jeżeli braknie nam miejsca na karcie, to w tym momencie kamera to nadpisze sobie bez problemu. Nagrywanie możemy w każdej chwili wyłączyć, także z tym nie ma bólu, jednym przyciskiem i już nie nagrywamy, prawda? W tym momencie, jak nie nagrywamy, możemy wejść do menu. W menu mamy tutaj sporo opcji do wyboru. Rozdzielczość, ustawienie rozdzielczości. Ja może wejdę, Wam pokażę. 1080p, 720p, również 848, niestandardowa jakaś ta rozdzielczość, widzę. Jak i 640x480. Nagrywanie w pętli, o tym Wam mówiłem wcześniej. WDR właśnie możemy włączyć, wyłączyć, czyli dostosowanie się do warunków panujących na zewnątrz. Ekspozycja, również nagrywanie audio, włączenie, wyłączenie, wykrywanie ruchu, znacznik daty, czyli data będzie nam się pojawiała na nagrywanym materiale, czujnik przyspieszenia i numer rejestracyjny. Możecie sobie swojego auta wpisać. Klikając drugi raz na menu, macie możliwość ustawienia daty i czasu, automatycznie włączanie, wyłączanie kamery, tak żeby się ona odpalała razem z autem nam. Możecie sobie ręcznie to ustawić, jak chcecie. Dźwięki, klawisze, czy włączyć języki. Jak widać, jest polski również i wszystkie te najbardziej popularne. Tryb TV, tutaj oczywiście możemy sobie odpalić bezpośrednio obraz z kamerki na telewizorze dzięki kablowi mini HDMI. Ustawienie częstotliwości, mam do wyboru 50-60 Hz, wygaszacz ekranu. To jest fajna opcja, zwłaszcza w nocy, jeżeli jedziecie, nie chcecie, żeby kamerka Was raziła po oczach, to w tym momencie włącza się wygaszacz ekranu, a kamera nagrywa. I oczywiście formatowanie, także tyle, jeżeli chodzi o menu. I możemy sobie jeszcze przejść do, oczywiście, do opcji aparatu. Tutaj jest również kilka fajnych ustawień, przede wszystkim rozdzielczość, tryb zdjęć, przepraszam, nie rozdzielczość, tylko tryb zdjęć pierwszy. Mamy tutaj albo pojedyncze, albo ustawienie migawki co 2 sekundy, 5-10 sekund. Dalej, rozdzielczość, tutaj aż mamy do 12 megapikseli, rozdzielczość maksymalna 4032x3024. Sekwencja, włączenie, wyłączenie, jakość tutaj zdjęć dobra, normalna, ekonomiczna. Również ostrość możemy ustawić, poziom bieli, kolor, ISO, ekspozycję, stabilizację również obrazu, jak i znacznik daty. Także sporo jest opcji naprawdę w tej kamerce. A teraz pozwólcie, że... A, jeszcze ostatnia oczywiście opcja to przeglądanie tego, co mamy na kamerze, czy też nagrane, czy też na przykład jakie mamy zrobione zdjęcia. Także pozwólcie teraz, że zaproszę Was do materiału wideo, które nagrałem i w ciągu dnia i w ciągu nocy zobaczymy sobie, jak to wygląda. Cześć, jak Wy będziecie oglądali nagrany materiał za pomocą tego rejestratora, ja powiem kilka słów podsumowania. Specjalnie nie wycinałem na początku dźwięku, który był kamerką nagrany, tak abyście mogli usłyszeć sobie, jak sprawuje się wbudowany mikrofon,
a ten moim zdaniem naprawdę wypada bardzo dobrze. Ode mnie leci znaczek rekomendacji, a ja już Wam tłumaczę dlaczego. Przede wszystkim sam obraz, bo chyba to jest najważniejsze, jest naprawdę dobrej jakości, zarówno w dzień, nawet taki pochmurny, a u mnie takich jest najwięcej. Kamerka nagrywa bardzo przyzwoicie, co ważne, również i w nocy nie ma z tym najmniejszych problemów. Fajnie sprawdza się funkcja WDR, czyli przystosowanie do warunków panujących na zewnątrz. Dokładnie chodzi o warunki oświetlenia. Już Wam tłumaczę, o co biega. Czy to w kamerkę świeci słońce, czy na przykład światła nadjeżdżającego z naprzeciwka samochodu, pojazdu, to nie będziecie widzieli jednej białej wielkiej plamy w obiektywie, a obraz będzie bardzo czytelny. Również w miejscach zacienionych ten obraz będzie bardzo wyraźny. Tutaj na końcu filmiku zobaczycie właśnie ujęcie, jak z naprzeciwka jedzie w nocy samochód z włączonymi światłami, także będziecie wiedzieli, o co mi dokładnie chodzi. Sam wyświetlacz bardzo czytelny, nie musimy wyświetlać wzroku, żeby coś na nim dostrzec i znajdziemy tam również wszelkie najważniejsze informacje. Plus za to, że możemy go wygasić, to z pewnością przyda się podczas jazdy nocą. Co ważne, dołączony kabel zasilający jest wystarczająco długi, także możemy w aucie poprowadzić go tak, aby nie był raz, że widoczny, a dwa, żeby w niczym nie przeszkadzał. Na plus zaliczam również niewielkie rozmiary urządzenia, także nie będzie ono Wam przeszkadzało, czy też zasłaniało pola widzenia podczas jazdy, co moim zdaniem jest istotną rzeczą. Sama jakość wykonania, o tym mówiłem wcześniej, nie budzi u mnie żadnych zastrzeżeń. Tutaj kolejny plus i wspomnę jeszcze kilka słów na temat baterii. Tutaj faktycznie służy ona tylko i wyłącznie do podtrzymania. Zresztą tak podaje producent na opakowaniu. Natomiast urządzenie tak czy inaczej podłączone jest cały czas do zasilania auta, więc problemu większego nie widzę. Same przyciski są niestety zbyt małe i zbyt blisko siebie umieszczone, tak jest moje zdanie. Także będzie czasami ciężko w nie trafić, a druga sprawa, że możemy wciskać dwa przyciski na raz. Moim zdaniem w ogóle ten przycisk do zatwierdzania menu powinien być nie po środku, a na samym dole byłoby to wiele łatwiejsze do ogarnięcia. Oczywiście ja miałem troszkę utrudnione zadanie, bo mam auto z kierownicą po prawej stronie. Wy macie po lewej, także ten problem u Was może nie występować. Ode mnie na dzisiaj to jest wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję. Linka do urządzenia znajdziecie w opisie tego filmiku. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej!